nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii, a właściwie z całego nowego cyklu z serii na moim kanale. Jak widzimy, nowością jest Wiedźmin. I teraz powiecie, ale kurwa, znowu Wiedźmin! Nie, no tyle mamy już Wiedźmina trójki na YouTubie, nie no, już żygać nam się chce Wiedźminem. Przy czym tak, na początku chciałem kręcić tylko Wiedźmina trójkę, jako jedną z najlepszych polskich produkcji, ale stwierdziłem potem, że no nie, że tak nie można, żeby zaczynać przygodę od ostatniego aktu. Dlatego tutaj też była prośba o jakąś trochę bardziej dynamiczną rozgrywkę niż tylko strategię i city builder, dlatego właśnie też stwierdziłem, że RPG będzie bardzo dobry tutaj na kanale. Dlatego też stwierdziłem, że nie będziemy zaczynać od końca, tak? Od trzeciej części. Szczególnie, że wydarzenia z drugiej części mają wpływ na pierwszą, na trzecią część. Natomiast wydarzenia z pierwszej części mają fabularnie wpływ na drugą część. Dlatego stwierdziłem, że na kanale pojawią się wszystkie trzy części razem z dodatkami do trójki, gdzie zaczniemy od jedynki naszą przygodę, a potem konsekwentnie kontynuując wybory, których dokonaliśmy w jedynce, będziemy przechodzić dwójkę i kontynuując wybory z dwójki przejdziemy trójkę, podstawkę, a potem dodatki. Spokojnie, wszystko już jest na Steamie zakupione, więc tutaj już nie będzie żadnych przeszkód, żadnych problemów. Tak więc no, bez większych wstępów wybieramy opcję nowa gra i zaczynamy. A dobra, co my tutaj mamy? Zagraj w podstawową wersję gry, kilkadziesiąt godzin rozgrywki, ok. Zagraj w jednym dodatkowych przygód, każda z nich to oddzielna, unikalna historia stworzona w oparciu o świat i bohaterów Wiedźmina. Podejrzewam, że to są po prostu jakieś tutaj misje przygotowane w oparciu o opowiadania z tomów 1 i 2 z całego cyklu pana Sapkowskiego, tak? Tutaj to, co widzieliście w intrze, to też jest właśnie jedno z wydarzeń, jedno z opowiadań, tak? Finałowa walka jednego z opowiadań, ale my wybierzemy sobie podstawową wersję, czyli po prostu fabułę, tak? Okej. Dla nowicjuszy walka jest łatwiejsza, a korzystanie z alchemii nie jest konieczne, by przetrwać.
Poziom średni zalecany dla większości graczy, walka może się okazać prawdziwym wyzwaniem, alchemia bywa pomocna, no i tylko dla zaawansowanych. Walka jest trudna, a korzystanie z alchemii to nieodzowny warunek przetrwania. No, my sobie wybierzemy ten tryb średni, tak? Ponieważ nie chcę, żeby to była zarówno taka piaskownica, oraz żeby była to męka, tak? Chcę, żeby wyglądało to ciekawie, więc wybieramy tryb średni. Dobra, co my tutaj mamy? Sterowanie przy pomocy samej myszy z łatwą do kontrolowania, inteligentną kamerą izometryczną, zalecane dla większości niedoświadczonych graczy. Nie, sterowanie klawiaturą i myszą w dynamiczną kamerą z nadramienia, zalecane dla doświadczonych graczy i dla tych, którzy chcą patrzeć na wszystko z bliska. Tryb sterowania można zmienić w każdym momencie. Wybieramy sobie ten tryb. Dziedziniec Kermoren. Pięć długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz. Aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kermoren. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie.
Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze. Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kermoren czas płynie powoli. Ha! Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 orenów za każdego odmieńca. Jest mój. Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Okej, wskaż miecz kursorem i kliknij go, aby się w nim wyposażyć. Dobra, gdzie jest ten miecz? Jest w manekinie. A, dobra, jest. Kliknij wroga lewym przyciskiem, aby go zaatakować. Okej, na zielono sojusznicy, na czerwono wróg. Dobra. Geralt, no porusza nam się dosyć tutaj... A dobra, dobra, już było trochę lepiej. Okej. Okay. W trybie kamery przesuwasz Geralta za pomocą klawiszy. To wiem, kamerę obracasz, okej. Okay. Aha, dobra, jeżeli przytrzymam shift, to zablokuję kursor myszy. Okej, okay, dobra. No dobra. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kermoren. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. No dobrze, chodźmy. Jak widzimy, postacie różnią się od tego, co widzieliśmy... co widzieliśmy tutaj w Wiedźminie Trójce. Triss wygląda zupełnie inaczej, jej model jest całkiem inny, jest o wiele prostszy. No wiadomo, to jest o wiele starsza produkcja. Wesemir, no, też wygląda troszeczkę inaczej niż widzimy go w Wiedźminie Trójce. Lambert, no, nie da się ukryć, wygląda też inaczej. Na początku musiałem się sporo domyślać, czy to właśnie jest Lambert, czy to nie jest Lambert. Dobra, ale... Okej, kolejna scenka chyba. Coś też, że też topory nie chodzi, nie ukrywam, że to trwa tu wczytywanie. Co się dzieje? Próbują wyważyć bramę. Bez tarana. Mogą sobie próbować. Orzesz w mordę! Co to za bydło? Przeraza. Będzie ciężko.
To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Wchodzą! Przygotujcie się! Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. Magister, znasz drogę. Do roboty. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savollę. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savollę i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Okej. Dobra, podążaj za znacznikiem minimapy, aby śledzić cel twojego aktualnego zadania. Okej, wskazówka, otwórz mapę klikając lewy przycisk myszy na jej ikonie lub wciskając klawisz M. Możesz łączyć ataki, aby skutecznie pokonywać wrogów. Kliknij wroga... Dopiero wówczas, gdy kursor zmieni... Aha, okej. Aha, dobra, już to mniej więcej ogarniam, nie licząc tylko faktu, że animacja Geralta wygląda trochę dziwnie, kiedy on tu próbuje... Zadarłeś ze mną, więc ki! No, co jest? Halo? No, nie wygląda to jak na ten moment zbyt... powalająco, szczególnie, że ten drugi NPC praktycznie w ogóle nie atakuje. A dobra, to może jednak atakuje. Ale tak jak mówię, nie wygląda to jakoś na ten moment bardzo dynamicznie. Ale... No, Geralt praktycznie stoi i daje się okładać. Aha, dobra, ogarnąłem kolejną rzecz, sprawę, tam widzimy kolejnego typa. Jak stoimy tutaj z tą mapą? Dobra, sprawdźmy czy tutaj co... Aha, dobra, tam chyba jest ten górny dziedziniec, co nie? Chwila, tu jest brama. Jeszcze krok i jesteś martwy. Okej, tylko że tam jest brama zamknięta. Tutaj może jakoś coś nie? Nie, chyba nic z tego. Tutaj. No, nie powiedziałbym. Nie. Zdecydowanie nie. Podejrzewam, że musimy iść. Wow, jak ten cień teraz dziwnie wyglądał. Podejrzewam, że musimy iść tam wzdłuż muru. Pożałujesz, że cię matka zrodziła. Aha, właśnie ogłuszyłeś swojego wroga. Możesz go teraz wykończyć klikając lewy przycisk. Dobra, już ogarnąłem o co chodzi.
Wow. Głowy lecą. Dobra, po prostu ta ikona w tym momencie teraz oznacza, że Geralt jest w trybie ataku. Czyli jeżeli dopiero teraz bym kliknął na przeciwnika drugi raz, to on mi się on dopiero przerwie atak, tak? Okej, dobra. Problem w tym, że jeszcze no nie za bardzo mamy możliwość jakiegoś... Wow! Tego mu nie kazałem zrobić. Powiem szczerze, że mamy nie za bardzo możliwość jakiegoś parowania od tutaj ataków przeciwnika. On nie może się za bardzo też ruszać chyba kiedy walczy. No to tak średnio jak na Wiedźmina. Nie ukrywam, średnio dosyć jak na Wiedźmina, że nie może się ruszać kiedy walczy, ale okej. Kolejna kwestia tutaj, jeśli walczysz ze zwinnym przeciwnikiem, zmień styl walki na szybki klikając lewym przyciskiem myszy na ikonę kota lub wciskając klawisz X. Aha! Czyli mamy różne style walki, między którymi mogę się przełączać. Dobra, ogarnąłem. Kolejna kwestia, czy chcecie, żebym nagrywał po prostu, jeśli walczysz z twardym przeciwnikiem, zmień styl walki na silny, klikając... klawisz Z. Aha, szybki, silny, okej, dobra. No, fajnie, że tutaj ten samouczek wygląda w ten sposób. Jest on, myślę, lepszy niż w dwójeczce, aczkolwiek w trójce też był całkiem fajnie ten samouczek pomyślany. Dobra, wciśnij spację, aby włączyć i wyłączyć tryb aktywnej pauzy. Aha, okej, dobra. Okej, przełączymy sobie ten tryb na ten tryb szybki. A, rzeczywiście! Pytanie jeszcze tylko dlaczego... No właśnie, dlaczego on automatycznie nam wychodzi z tego trybu po kilku walkach, to po kilku runach to wygląda tak jakby... Wskazówka. Pamiętaj, aby zawsze stosować silny styl walki, gdy przeciwnik jest potężnie zbudowany lub opancerzony. Aha, okej. Czyli dla jakichś takich... No w sumie to logiczne, tak? Że dla takiego mocniej opancerzonego wroga potrzebujemy silniejszych ciosów. Aczkolwiek fajnie to tam wygląda w tle, jak widzicie. Taka animacja rodem trochę z lat 90. nie ukrywam. Jak jeszcze na starych automatach. Dobra. Naprawdę słabo w... Wow. Słabo wygląda ta animacja na razie. Dobra, co tu się dzieje? Ups. Nie przejdziemy. Za mną do Savoli. Okej. Oni idą pomagać Savoli, a my no, nie mamy wyboru. Musimy ruszyć na tego typa. Nie ukrywam, że styl walki nie jest tak model walki nie jest tak rozbudowany jak w dwójce. W dwójce ten model był o wiele, wiele bardziej rozbudowany. Chwila, gdzie my mamy iść? Brama do wnętrza twierdzy, kołowy otwierający bramę. Aha, okej, dobra. O kurde, kolejni jacyś. Okej, przełączymy sobie tryb właśnie. Aha, dobra, już nie ukrywam, że coraz lepiej mi... Coraz lepiej już tutaj od... Coraz lepiej... już się w tym orientuję, ponieważ w jedyneczkę gram pierwszy raz, tak? Dwójkę, trójkę już grałem w jedynkę właśnie, gram pierwszy raz, dlatego jeżeli będą jakieś tutaj z mojej strony glitche,
znaczy się, nieprzemyślane rzeczy, tak, na które nie miałbym wpływu, no to no niestety, ale wybaczcie, tak, ja też gram w to, no, po raz pierwszy, tak. Kolejna taka kwestia, czy chcecie właśnie, nie wiem, czy właśnie o tym mówiłem, ponieważ trochę się tutaj bardziej skupiałem na rozgrywce. Czy chcecie, żebym cały materiał, kompletnie cały nagrywał, ponieważ jak wiemy, Wiedźmin słynie z dużej ilości... mordę. Zadarłeś ze mną, więc kij! Jak wiemy, Wiedźmin słynie z dużej ilości tutaj... No, dawaj. Ej, no Geralt, kurde. Pożałujesz, że cię matka zwróciła. Dobra. Zróbmy to inaczej. Najpierw zaciuszamy tego typa. Ciuszujemy go, no ale... Ej, halo, Geralt! Mógłbyś proszę... Czy mógłbyś go proszę jakoś, nie wiem, no... porąbać, tak, na kawałki, nie wiem... jakkolwiek. Halo? Jasna. Nie tak to sobie wyobrażałem. Nie tak to sobie wyobrażałem. O, dobra. No, kto będzie kwiczał, to zaraz zobaczymy. Dobra, przełączamy się i teraz zaczynamy naparzać kolejnego. Dobra, widzę, tam może coś się zgliczowało w tamtym miejscu. Nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, otwórz bramę. Kliknij lewy przycisk myszy, aby go użyć i otworzyć bramę. Gdzie jest ten kołowrót? Aha, to jest kołowrót. Dobra, dawaj Geralt, otwieraj. Open the gate. Okej. Do diabła! Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donjonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski. Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt... Miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. No, chłopcy, a my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Triss, dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Okej, dostaliśmy tutaj pierwsze eliksiry.
Otwórz ekwipunek, klikając na ikonie sakwy lub wciskiem klawisz i, następnie kliknij PPM, czyli prawie przez myszy eliksir grom, aby go użyć. No okej, okay, nie jest to bardzo trudne. Wchodzimy w inventory. Dziennik, ekwipunek, grom. No, ten ekwipunek to nie za bardzo. Dobra, wskaż kursorem myszy efekt, ikonę efektu, aby zapoznać się z informacjami na jego temat. Grom, zadawanie obrażeń zwiększone o 100%, szansa uniku zredukowana o 50%, szansa parowania zredukowana o 50%. No dobra, co, idziemy. Dobra, ale będziemy kontynuować sobie tą podróż w następnym odcinku, ponieważ ten jest już wystarczająco długi, a nawet trochę i za długi. Tak więc jeśli Wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. No a ja zapraszam Was już za chwilkę na drugi odcinek z pierwszej części Wiedźmina i z całej naszej trylogii przyszłej, gdzie będziemy dalej szli za Lambertem i zobaczymy, co też tam ciekawego się będzie działo. Tak, dzięki, że oglądaliście. Na razie i do zobaczenia.